Cześć, chciałem Wam na szybkiego, pokrótce przedstawić nową hydraulikę w MTZ-cie, którą przed chwilą założyliśmy. Tak, żeby nie przedłużać bez zbędnego gadania. Jak widać, wszystko oryginalne zostało wywalone. Nowa pompa założona. Wszystkie nowe przewody hydrauliczne, żeby nie pękały. Tutaj jest założony rozdzielacz dwusekcyjny. On obsługuje jedna para wyjść hydraulicznych i tuz tylny. Tylny tuz i para wyjść hydraulicznych. Cyk, cyk. Pompa 40 litrów bodajże. Ciśnienie ustawione na 180. Idzie bezpośrednio na tura. Tylko i z tura z rozdzielacza jest podłączony ten rozdzielacz i powroty dwa. I tak to jest zrobione. Założona też jest od razu nowy hebelek, żeby nie było problemu z odpalaniem, bo on miał takie zawiechy czasami, ciężko palił, a teraz o. Strzał. I robota. Także tyle z opisu, nic więcej się nie zmieniło, hebelek, cyk, cyk, tutaj dwa wyjścia fajnie pod ręką, sterowanie tura i elegancko można teraz operować. Jest jeszcze przewód wypuszczony, jeden wolny spływ, tak jakby kiedyś był potrzebny, a być może będzie, bo tak czasem jest. No. Wyjścia hydrauliczne tak jak były, nic się nie zmieniło, dwa. Tylko że nowe przewody są do siłownika i do tych właśnie wyjść. Myślę, że dzisiaj będę używał ten ciągnik do wożenia kukurydzy, aczkolwiek jeszcze wszystko się okaże w praniu, pogoda zaczyna się robić, wychodzi słońce, zaraz jedziemy siekać, kończyć tam co wczoraj zacząłem i zaczynamy u mnie. Od razu zobaczcie, przyjechał krokodyl, 1,40 m szerokości, nie chciałem większego, bo to nie jest padroma, jest węższy niż rozstaw kół, o jakieś po 10 cm na stronę wychodzi, ale to nic, tutaj jest dosyć wysoki, pierwsze co się zauważa, ale nie wiem, jak się będzie sprawował, to będziemy widzieli wszyscy, zęby kute, góra, dół oczywiście. Także będziemy zaraz i to testować. No się może nie w tym tygodniu, ale w następnym. Obornik, 5 boksów byczych. Także będzie co. Będzie co testować, nie? Na chwilę obecną to chyba tyle. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, nie wiem co, możecie się zapytać. Możecie się zapytać, jak został podłączony rozdzielacz. No to już tłumaczę. Nie wiem, jest chyba tym przewodem puszczony. Tak, tym przewodem. No i dobra. Jakbyście mieli pytania, nie wiem o czym opowiadać. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami.